Cześć, witam Ciebie w 22 już odcinku z levelowania nowego konta w Fishing Planet. Ja mam 36 level, jestem jeszcze, moi drodzy, na St. Croix w Michigan, czyli po prostu na szczupakach. Postanowiłem, że dzisiaj nagram Wam taki szybki poradnik, gdzie i jak łowić super unikatowe, duże szczupaki, te gołe, muskie, gołe, te golasy. Wersje są dwie. Można łowić, jeżeli macie słabszy sprzęt, i ja tak też na początku robiłem, co zaraz Wam pokażę, łowić z łódki, łowić z kajaka i tam spokojnie w tej miejscówce nawet i siatkę zapełnicie 100-kilogramową. Opcja druga, łowić z brzegu. Mówimy oczywiście o tej miejscówce tu. To się nazywa przylądek Sandy, idziecie tak gdzieś na tą wysokość. Ja Wam wszystko zaraz pokażę, mam markery, natomiast ja jestem w tej chwili, moi drodzy, aby do odcinka było szybciej, wziąłem sobie po prostu motorówkę dla widza, wypożyczyłem za całe 3000 gotówki, także mam nadzieję, widzu, że docenisz i zostawisz subika, zostawisz łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, będzie mi bardzo miło. Straciłem te 3000, zainwestowałem, a nie straciłem w zasadzie, no może nie, żeby tak głośno ta motorówka nam nie jeździła, popłyniemy sobie trochę ciszej. Także, moi drodzy, zainwestowałem dla widza. Płyniesz sobie motorówką z przystani. Tutaj mijasz za chwilę po prawej stronie, dobra, trochę jednak przyspieszymy, bo za wolno. Po prawej stronie jest ta miejscówka, w której przed chwilką łowiliśmy. Tam już ktoś stoi, ja przed chwilką tam byłem. Przepływasz tutaj, gdzie byś się respił, zobacz, masz ten pomost. Płyniesz lewą stroną. To, co widzisz po prawej stronie, to są oczywiście moje markery na fajne, zwykłe, unikatowe szczupaki. No, ale w dzisiejszym odcinku zajmujemy się tylko tymi golasami. To jest ta miejscówka, gdzie się respimy, gdzie ja łowiłem po prawej stronie. Pozdrawiamy kolegę, tam zawsze łowiłem. A my sobie płyniemy, moi drodzy, tutaj. I oczywiście mógłbyś przyjść tutaj i zaraz zrobimy też test z brzegu, ale to będzie, myślę, że następny odcinek. Zobaczcie. Dopływasz sobie, mamy markery, prawda? Dopływasz sobie tu. Ja sobie tutaj ustawię tą motorówkę. Ustawiasz motorówkę bądź kajak. Śmiało można robić to na kajaku, słuchajcie, to nie jest tak daleko. Ja tak jak mówię, wziąłem motorówkę tylko po to, żeby było szybciej, bo mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia do odcinka i nie miałbym tak czasu całego. I tak się ustawiasz tutaj przy trzcince. Nie wiem, czy dobrze się ustawiliśmy, można trochę dalej. A dobra, już mam możliwość rzutu dalszą, więc ustawimy się tak prawie, że przy brzegu, tylko teraz to chyba za dużo nie połowimy. Słuchajcie, tak. Chodzi o to, żeby mi trzcina nie zasłaniała. Dobra, zobaczymy. Powinno być dobrze. No i jest dobrze. Zobacz, ustawiasz się tak. Tutaj masz markery. Ja oczywiście będę też starał się to pauzować, żeby ci pokazać, jak takiego golasa wyciągam. Zobaczcie, to są moje markery na muskie gołe. No tego to bym nawet teraz jeszcze do siatki nie włożył, bo 25 kilo. Drugi jest 26 kilo. Oba praktycznie nawet dziś, bo mam maksymalnie 26 kg w siatce, no niestety mi ta motorówka trochę za bardzo. I oczywiście, moi drodzy, kochani, czekajcie, szkodnik jest. Oczywiście, moi drodzy, kochani, zasada jest prosta. Nie w żaden sposób, nie powinniście mieć kotwicy. Najlepiej się bokiem ustawić tą motorówką. Nie przodem, bo wtedy no, będzie was ciągnąć, a jak się ustawicie bokiem, szybciej wyciągniecie. Chociaż wiadomo, że jak traficie na takiego olbrzyma 20 coś kilo, no to dobra, powinno być chyba git. Spróbujmy. Powinno być git, o ile nam motorówka się nie zmieni. I słuchajcie, poperek. Oczywiście, jak już macie przynętę na golema, to też ją jak najbardziej polecam. Ja jej jeszcze nie mam, będę misję robić. Trochę mi tutaj nieładnie się to zrobiło. Najtrudniej to jest się tutaj po prostu ustawić odpowiednio. Zaraz się wkurzę i serio będę łowił z brzegu, nie? Zaczekajcie, no to już trudno. Ustawimy się trochę w drugą stronę tą motorówką. I to wbrew pozorom jest jeden z ważnych czynników. Jak wy się tą motorówką ustawicie? Ustawimy. Cyk, 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 kółeczko szybkie. Dobra. Ustawimy się po prostu dalej. Tyle. Nie zakładacie kotwicy.
Zabawa z motorówką, serio. Ale to jest bardzo ważne wbrew pozorom, moi drodzy. Dobra, mamy? Może się uda teraz. O, idealnie, zobaczcie. Ustawiacie się idealnie na wprost i sobie rzucacie tak w okolice markerka. Cyk. Ja rzucam oczywiście dalej. No i tak sobie tego popera tutaj ciągniecie. No nie, tylko na jednym. I tak sobie ciągniecie. I w taki sposób, moi drodzy, wyciągnąłem tutaj te muskie gołe. Jeżeli jakiś się trafi, to oczywiście za chwilę będziecie to na pewno, moi drodzy, widzieli. Na pewno tak siatkę zapełniłem też, będąc tutaj na kajaczku. A ja też jeszcze będę starał się tą misję zrobić, łowiąc z brzegu. Ale to będę musiał też się tutaj rozstawić, żeby w taki sposób w miarę rzucać. Zobaczymy, na ile mi się to uda. I tak sobie rzucacie, moi drodzy. Tak sobie rzucacie tego poperka, ten spinning. O, coś nam brało, ale niestety się zagadałem i to jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że jeżeli zaczyna wam jakieś branie podchodzić, no o, tam pospolity to akurat nas nie interesuje, ale do siatki dajemy. Zaczyna wam jakieś branie się tworzyć, to nie możecie po prostu poperem dać prawym przyciskiem myszy, bo wtedy wam ucieknie, a jeżeli będziecie tylko trzymali lewy przycisk myszy, no to od razu wam bierze i jest git. Ale może zaraz nam tutaj jakiś fajny się trafi. Tak jak mówię, polujemy na golasa muskie gołe. Nie wiem, jak on się dokładnie nazywa. W każdym razie tak, tak jest pisane. I tak sobie rzucam. Te dwa markery są całkowicie, moi drodzy, moje w 100%. To ja złowiłem tutaj. Można je łowić rano, można je łowić wieczorem. Ja tam chyba nawet nie wiem, czy jednego koło południa. Jeszcze myślę, że to jest ten czas, w którym śmiałoby można złowić. Także słuchajcie, no nie będę wam pokazywał, jak rzucam, bo to jest bez sensu. Jak się po prostu coś chwyci, to wznowię nagranie i wtedy będziecie mogli obserwować, co tam wyciągniemy. Razem poobserwujecie, razem ze mną, jak będę go holował. A druga opcja, którą będziemy też, kochani, testowali, to na pewno będzie łowienie z brzegu i to będzie taki test, czy aby na pewno te wędki, takie no ta ma akurat do 15 kilo, no troszeczkę sprzęt ulepszyłem, ale czy aby na pewno taki sprzęt do 15 kilo da radę z brzegu? Tylko jeszcze zastanowię się, czy tutaj się ustawię właśnie tak jak stoję, czy tam, bo tam jest bliżej generalnie, z tamtej strony, tam jest taka fajna zatoczka, tam jest zdecydowanie bliżej. Coś mamy chyba większego, moi drodzy, ale to może być jakiś medal. I uwierzcie mi, mimo że na kajaku jest to niewygodne, bo trzeba się przestawiać, dałem radę bez problemu co chwilę. No tylko jeden ten 25-kilowy trochę mnie tam wywiózł daleko, ale generalnie to nie jest aż tak uciążliwe, można szybko się na nowo ustawić. Ja to mówię, kajaczkiem się ustawiam, zawsze się ustawiam bokiem, bo wtedy ta wędka nam tak, ta łódka czy kajak nam tak nie odpływa, nie? Także to jest dosyć istotne. No medalika sobie złowiliśmy, ale tak jak mówię, no tu nie będę wam pokazywał, bo ja tutaj tą metodą bez problemu, kochani, zapełniłem całą siatkę, także to jest, wiecie, tak tutaj możecie właśnie sobie stać i spokojnie tą całą siatkę, kochani, zapełnić. No spróbujemy trochę bliżej stanąć, nie wiem, czy to nie będzie za blisko. Ja tak zawsze gdzieś tu stałem. Na tej wysokości, słuchajcie, stałem sobie zawsze kajaczkiem, tak tutaj. Kajaczkiem na pewno się łatwiej manewruje. Tutaj powiem wam szczerze, o, tutaj jest taka miejscówka, oto się zawsze zaparłem i wtedy mi ten kajak tak nie odjeżdżał. Tutaj się zawsze zaparłem i zobaczcie, tak sobie ładnie rzucam na te muskie golasy. Także jak coś będzie, to za chwilkę wam pokażę i będziemy drugi test robili, oczywiście łowiąc z brzegu. Także do zobaczenia za chwilę, jak będzie jakiś unikacik, a będziemy raczej wiedzieli, że to jest unikacik. Chociaż, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o te muskie gołe, one są bardzo, bardzo waleczne i łowienie ich na słabych wędkach z brzegu, no jest wyzwaniem. Na pewno jest wyzwaniem. Druga sprawa, moi drodzy, że czasem nie wiecie, czy jest to zwykły, znaczy inaczej. Zwykły czasem walczy tak samo jak medalowy, a medalowy walczy tak samo jak unikat, więc często macie tylko medala, tak jak my teraz mieliśmy, chociaż to akurat było widać w tym przypadku, że to nie jest unikat.
Ale często medalowe potrafią walczyć, słuchajcie, tak mocno, jakby to był jakiś unikacik. I często też zwykłe potrafią walczyć i myślicie, że to jakiś chociaż medal, a tutaj niestety tylko zwyklaczek. Także też to musicie brać, moi drodzy, pod uwagę. Ostatni rzut dla widza. Jak nic nie chwyci, to robimy pauzę. I widzimy się, jak już oczywiście będę go wyciągał. I zobaczymy, co to będzie. No raczej jestem, moi drodzy, pewien, że... Raczej jestem, moi drodzy, pewien, że jeżeli trafi nam się tutaj ten golasek, no to do siatki go na pewno nie włożymy. To jestem, w miarę pewien. A tutaj jest właśnie ta miejscówka, gdzie można też stanąć. Zastanowię się, czy właśnie będę tutaj stawał, czy tam na cypelku. To jeszcze się zastanowię. No i zobaczcie, medalowy. 1500 kasy, 400 doświadczenia. I tak naprawdę fajne można tutaj te golaski wyciągać. Dobra, do zobaczenia, jak już będzie prawdziwy unikat. Chodź nam, moi drodzy. Zobaczcie, to jest najlepszy, kochani, właśnie przykład na to, jak łatwo się nabrać, nie? Tu macie najlepszy przykład, moi drodzy, jak łatwo się nabrać. Zwykły szczupak, wcale nie jakiś super duży. A zobaczcie, przez dłuższy czas myślałem, że może być to medal, ale też sprawiał wrażenie, że może to być unikat. Także te szczupaki tak walczą, te morskie szczupaki tak walczą, dlatego łowienie ich z brzegu jest, moi drodzy, nie lada wyzwaniem. Ale oczywiście też będziemy próbowali, bo dlaczegoż by nie. No teraz akurat tak dziwnie jakoś w krzaki wleciałem, ale dam sobie radę. Także, moi drodzy, oczywiście łowienie tych szczupaków z brzegu będzie też nie lada wyzwaniem, ale no, to będzie taki temat na kolejny odcinek. No dobra, no to myślę, że jak naprawdę coś mocno tutaj uderzy, zresztą słuchajcie, no, w czasie pauzy w nagraniu parę medali wleciało, zobaczcie, 108 kilo ryby już w siatce, trochę czas przesunąłem, bo tam od rana już nie chciały brać i teraz zaczęły ponownie, także myślę, że 150 kilo tą siatkę już zamkniemy konkretnie. A my się widzimy, jak naprawdę jakiś fajny unikacik tutaj się trafi, czyli jak coś naprawdę mocno uderzy, no to wtedy wam pokażę, jak go wyławiam. No i moi drodzy, słuchajcie, no nie uwierzycie, co się stało. To jest chyba najlepsze określenie. Słuchajcie, w międzyczasie sobie szybko zrobiłem misję z... Zrobiłem sobie szybko misję, bo chciałem... Po prostu zrobiłem sobie szybko misję, żeby było przynęta na golema, tak? Mówię, no porzucam sobie tutaj. Pewnie golem tutaj mi nie chwyci, to zobaczę, jak te muskie biorą na przynętę na golema. No i cóż, no i wziął mi szczupak golem. 35 kilo. Cóż, moi drodzy, także nie będzie odcinka złapania szczupaka golema, no niestety... Nawet się nie spodziewałem, słuchajcie, dopóki nie go nie wyciągnąłem. Oczywiście wiadomo, że z siatki w tym momencie go do siatki go nie włożę. No cóż, także łowię sobie tutaj dalej, próbuję, bo chciałem po prostu potestować, porównać, bo te muskie gołe, tak, złowiłem na fajne, na tego popera. No i chciałem sobie porównać, jak to będzie z tą przynętą na golema, czy ona faktycznie jest taka dobra i czy fajny jakiś unikacik nam tutaj siądzie. Nawet markera, słuchajcie, nie daje, bo ja go tutaj gdzieś złowiłem właśnie na tym markerze, więc to jakby, wiecie, marker w tym momencie to nie ma do rzeczy. Powiem szczerze, nawet byłem przekonany, że jakiś medal mi bierze, tak szybko mi wyskoczy. W ogóle jestem w szoku, że go tak łatwo i szybko wyciągnąłem, także powiem szczerze, no jestem troszkę rozczarowany, moi drodzy, bo kolejny odcinek z polowania na szczupaka golema nam po prostu wypadł, a miał być kolejny odcinek, gdzie gonimy tego właśnie golema, no i niestety tak sobie pogoniliśmy. No cóż, moi drodzy, no cóż, tak to bywa, czyli no nic tu więcej nie zrobimy. Możemy tylko na tą przynętę na golema spróbować jeszcze te muskie połapać. Właśnie tu koledzy piszą, no bo zauważyli, że przed chwilą go chwyciłem i jest temat golema. No cóż, no cóż, no cóż tu.
Cóż tu zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale może teraz nam jakiś muski fajny weźmie. Także odcinek z Golemem. Aha, tak swoją drogą zaraz muszę też kolegom napisać. Może teraz nam jakiś fajny unikat weźmie. Chociaż na pocieszenie, na zakończenie odcinka. Ale generalnie właśnie tutaj, jak widzicie, te muskie fajne biorą. Oj, będzie jakiś fajny, będzie jakiś fajny. Powiem wam szczerze, że walczy bardziej niż ten golem. Tak serio, nie? Walczy bardziej niż ten golem. Patrzcie, co się dzieje. Piękny. Będzie jakiś fajny unikacik. Będzie, bo odjeżdża. Więc będzie fajny unikacik. Holuje mnie. Chyba kolejnego golema nie wyciągamy. Będzie jakiś fajny unikat. Także proszę was bardzo. A nie, medal. Zobaczcie. Tylko medal. Niestety tylko medal. Ja tu kolegom napiszę. No nic, no nic, moi drodzy. No to słuchajcie, ja jeszcze na chwileczkę zrobię pauzę. Gdybym jakiegoś unikata wyciągnął, no to wam pokażę. No ale czuję się po prostu rozczarowany, bo wypadł nam, moi drodzy, jeden odcinek. Jeden odcinek, a chciałem po prostu... A chciałem po prostu... Potestować. I tak się, tak to wygląda. No ale dobra, no, jak już mamy tego... Jak już mamy tego golema, no to moi drodzy, w tym momencie możemy już sobie śmiało tutaj połowić i tą siatkę dopełnić, oczywiście polując na szczupaki muski. Oj, trochę znowu źle zaparkowałem. Dobra, wbijemy. Okay. Także tutaj sobie będziemy teraz rzucali na przynętę na golema i zobaczymy, moi drodzy, czy jakiś fajny unikat nam tutaj wsiądzie. Zobaczymy, no ale naprawdę, no nie, Bart Stefan straszny wyszedł. Także widzimy się za chwilę, jak będzie nam coś fajnego brało. Dobra, mamy coś, moi drodzy, konkretnego, to już tak będzie na zakończenie odcinka. To trochę wyszło zupełnie to inaczej, niż miało wyjść, na ale rybka dla widza, no do widzenia. W każdym razie widzicie, gdzie można łapać na pewno te muskie. Ja myślę, że w takim razie nagram ten odcinek z łowienia ich na pewno z brzegu, bo chociaż... Chociaż tak, wam wynagrodzę, że nie ma złapania tego. No, zwykły szczupak pospolity, chociaż ładnie walczył. Zobaczcie, to są właśnie uroki czasem, że nie wiesz, który jak będzie walczyć. Ale dobra, no wiecie, gdzie łapać, macie markerki. Proszę, jeszcze łapcie raz. Zobaczcie, moi drodzy, to są te markerki. Ja też będę łowił z brzegu. Zobaczcie, na popera 125 kg w chmurę. I w chmurę ze słońcem też na popera. 26 kilo. Tym akcentem po prostu zakończę ten odcinek. Dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.